Zostało to już wielokrotnie udowodnione, że efektywne struktury to są te i to wszystko jedno, czy to dotyczy polityki, czy to dotyczy życia gospodarczego. Tylko dzisiaj może się więcej mówi, ponieważ jest właśnie czas kryzysu, więc więcej się mówi tak o tych ekonomicznych aspektach różnorodności, prawda? I że tam wszędzie, gdzie funkcjonują zespoły różnorodne, że ich efektywność jest dużo większa niż zespołów jednorodnych, znaczy tylko młodych, czy tylko starych. W związku z tym trzeba maksymalnie robić wszystko, żeby zarówno przy podejmowaniu decyzji, jak i potem w wdrażaniu ich, żeby ta różnorodność autentycznie funkcjonowała, żeby ona nie była tylko i wyłącznie powierzchowna, tak? Bo czy nie chodzi o statystyki, o to, żeby powiedzieć, no tak, ale my tam zatrudniamy 10% ludzi po 50, prawda? Tylko chodzi o to, żeby ci ludzie czuli się w tym miejscu u siebie. Granica wieku, którą dawniej skłonnie byliśmy uznawać za wiek, powiedziałabym, już bardzo dojrzały i taki, który zwalnia z aktywności, wszystko jedno, czy zawodowej, czy jakiejkolwiek innej, to się bardzo przesuwa. Na kongresie w Kuala Lumpur, gdzie byłyśmy, podawano dane, że za 30 lat będziemy żyli o kilkadziesiąt lat więcej. Tak? Także ja myślę, że żyć dłużej po to tylko, żeby siedzieć na kanapie i oglądać telewizję, to jest kompletne marnotrawstwo. I sądzę, że z jednej strony trzeba robić wszystko, żeby żyć dłużej, ale zdrowo, bo nie chodzi o to, żeby nie mieć szansy na aktywne uczestnictwo. I następnie, żeby właśnie przesuwać tą granicę wieku, której jakby oczekuje się, tak jak dzisiaj się oczekuje, że i nasza bitwa o przedłużenie wieku emerytalnego była tego najlepszym dowodem, że to przedłużenie o 5 lat, prawda, i to bardzo rozłożone w czasie wzbudziło takie wielkie emocje, że oczekuje się właśnie tego, że ludzie, którzy mają lat 60, 70, są sprawni intelektualnie, sprawni fizycznie, że oni mają po prostu też obowiązki wobec społeczeństwa, tak, i obowiązki wobec siebie, bo jest, tak powiem, udowodnione, że ktoś, kto jest, tak powiem, na obrzeżu tego, co się dzieje, prawda, w życiu społecznym, dużo szybciej się starzeje i dużo, tak powiem, ma mniej i wartościowe życie. Więc myślę, że mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia, żeby pokazać, że to jest zły stereotyp, tak? To wysyłanie ludzi po 50 i tym bardziej właśnie dzisiaj, kiedy widzimy, co się dzieje w demografii i kiedy po prostu lada moment będzie nam brakowało po prostu ludzi, więc te kobiety nie wrócą na rynek pracy w ciągu z soboty na niedzielę, prawda? Je trzeba już przygotowywać do tego, że właśnie absolutnie jest potrzebne, żeby one były aktywne i w związku z tym, że trzeba, one same muszą wiele zrobić, ale też powinno być wiele instytucji. Myślę, że kongres jest jedną z takich już instytucji, które właśnie przekazuje tą wiadomość. Słuchajcie, nie powinniście się wyłączać, same się wykluczać, a społeczeństwo też nie powinno was wykluczać i pracodawcy też was nie powinni wykluczać z aktywnego życia. Jest bardzo wiele programów i tutaj muszę powiedzieć, że fundusze unijne, fundusze norweskie to są te źródła finansowania wielu programów, które dają szansę na trening, na też kampanie zmieniające świadomość, bo myślę, że tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Ale to oczywiście jest kropla w morzu, dlatego że problem jest naprawdę poważny i myślę, że to powinien być jeden z projektów rządowych. I to nie jakiś fikcyjnych, tylko autentyczny projekt, który zmieniałby świadomość społeczną i wprowadzał, tak powiem, wiele instrumentów, które zachęcałyby do tego, żeby być na rynku pracy. I myślę, że my tutaj nie musimy odkrywać Ameryki, bo w bardzo wielu krajach te projekty są prowadzone. Ambasador Norwegii mówił właśnie między innymi o tym, jakie programy prowadzone są w Norwegii, ale też jest tak w wielu innych krajach. I po prostu trzeba zobaczyć, jakie są najlepsze praktyki i starać się jak najszybciej je wprowadzić w Polsce.